Rośnie w siłę po tym, jak w ostatni piątek trenerem kadry skoczków narciarskich został Łukasz Kruczek. Dziś podajemy nazwisko jego asystenta. Drugim trenerem mistrza z Wisły będzie Robert Mateja. Ta informacja brzmi nieprawdopodobnie, ale jest prawdziwa. Łukasz Kruczek zaproponował kończącemu karierę skoczka Robertowi Matei funkcję drugiego trenera pierwszej kadry. Dostałem chwilę czasu na zastanowienie, parę dni. Przemyślałem tutaj też. Chłopacy pomogli mi podjąć decyzję, żeby bardzo chętnie by mnie widzieli. No i taka moja decyzja, że chcę współpracować. Ten pomysł bez mrugnięcia okiem akceptuje prezes Polskiego Związku Narciarskiego, Apoloniusz Steiner. Jeśli chodzi o Roberta Mateję, no to pewno takie rozwiązanie jest też możliwe, ale o tym zdecyduje Łukasz Kruczek. Kruczek zapowiedział, że sprawy nie skomentuje aż do 28 kwietnia, kiedy ogłosi skład całego sztabu szkoleniowego. Drugim asystentem Łukasza ma zostać Zbigniew Klimowski.